Przed nami gwałtowne podwyżki cen leków DGP. Przed nami gwałtowne podwyżki cen leków. W tym roku zmiany cen leków mogą być dużo bardziej odczuwalne dla konsumentów, zaś gwałtowny skok może mieć miejsce już na przełomie kwietnia i maja, informuje w czwartek, dziennik Gazeta Prawna. Jak podaje DGP w 2021 rok. Ceny leków pełnopłatnych zdrożały średnio o 7,1%. Czyli podobnie jak w 2020 rok i za opakowanie trzeba było średnio zapłacić 31,21 zł. Ceny suplementów diety poszybowały w górę o 5,6% wobec 3,1%. Rok wcześniej i kosztują średnio 22,18 zł za opakowanie. Najbardziej zdrożały preparaty oc o 7,5%. W 2021 rok wobec 6,3% w 2020 rok. W efekcie średnia cena opakowania wynosi 17,20 zł. Zdaniem ekspertów w praktyce może to oznaczać nawet dwucyfrowe podwyżki rok do roku, co oznaczałoby historyczny wynik pod tym względem. Dotychczas ceny były podnoszone głównie z powodu drożejących surowców do produkcji leków, sprowadzanych głównie z zagranicy, ale też rosnących kosztów pracy i energii. Obecnie do ich wzrostu przyczyni się inflacja. Dotychczasowe podwyżki nie łamią istotnie trendów. Ceny rosły tak, jak w poprzednich latach, czyli o kilka procent z miesiąca na miesiąc. W tym roku ten trend może się jednak zmienić, mówi cytowany przez BGP Prezes Spec Pharma dr Jarosław Frąckowiak. To oznacza, że zmiany cen mogą być dużo bardziej odczuwalne dla konsumentów, podkreśla, dodając, że gwałtowny skok może mieć miejsce już na przełomie kwietnia i maja. W praktyce może to oznaczać nawet dwucyfrowe podwyżki rok do roku, co oznaczałoby historyczny wynik pod tym względem. A to dlatego, że dojdzie do kumulacji wielu czynników mających wpływ na ceny produktów na aptecznej półce, czytamy w DGP.